Tę obrączkę, którą mam na swojej dłoni, Stanisław Biernacki, mój dziadek, ofiarował swojej przyszłej żonie, Annie Biernackiej, mojej babci, 11 lipca 1939 roku. Wszystko może by było dobrze, gdyby nie wojna. Żyli sobie na gospodarstwie, tutaj, w Lipsku, dostali kawałek ziemi u zbiegu ulic Zamińskiej i Miejskiej i tam sobie mieszkali, w drewnianym domku ze swoją teściową Marianną. Jak to rolnicy uprawiali ziemię, były dni pewnie i gorsze, i lepsze, ale byli ze sobą. Rok później, czyli w 40 roku, urodziła się pierwsza córka ze związku Anny i Stanisława, ale ona szybko zmarła i wybuchła II wojna światowa wcześniej, w 39. Najpierw weszli tutaj Sowieci, później weszli tutaj Niemcy. Wszystkim było wiadomo, i Polakom, i Niemcom, że działa tutaj konspiracja i podziemie. No i cóż, wtedy Niemcy zagrozili, że za jednego zabitego Niemca zostanie rozstrzelanych 50 Polaków. I pewnego razu, no tak się stało, że partyzantka zabiła jednego Niemca i oczywiście została rozpisana lista. Któż tą listę rozpisywał, każdy w Lipsku wie, ale to nie o to chodzi. Z domów poszli lipszczanie, z niektórych domów poszły nawet 3 osoby na tej liście były. 3 osoby, z niektórych 2, z niektórych 1, a z niektórych domów żadna. Ale nie nam osądzać, dlaczego tak się stało, dlaczego tak właśnie ktoś wybrał. 57 Polaków zostało spisane na listę. Jest 1 lipca, jest ciepło, jest upalnie, są żniwa prawie przygotowania, jest prawie wschód słońca i wtedy do drzwi mocno, z całą siłą łomoczą. Budzą wszystkich, budzą Stanisława, Mariannę. W łóżeczku śpi 2-letnia Wienia, bo zapomniałam powiedzieć, że urodziło się drugie dziecko, druga córka, Eugenia. I łomoczą do drzwi, przez okna Marianna Anna wstaje, widzi, że pod jej domem, pod naszym domem są już, jest mnóstwo ludzi zgonionych, no domyślili się, o co chodzi. Zbudziła się również Marianna, czyli teściowa, która z nimi żyła i mieszkała. Zbudził się Stanisław, mąż, pełen trwogi. Ktoś nawet mówi, może uciekaj. On powiedział, nie, nikomu nic złego nie zrobiłem, nie będę uciekał. I wtedy padł strzał. Strzał przeleciał tuż nad łóżeczkiem śpiącej Gieni Molinę. Nic się nikomu nie stało. Weszli do domu i żandarmi, i tłumacz, i wywołują z listy. A moja babcia, Anna, była już brzemienna. Już niedługo miała urodzić kolejne dziecko. I wtedy cóż, z listy padły słowa, że zabierają z tego domu Annę i Stanisławę Biernackich. Jest ułamek, chwila, kiedy do nóg żandarmów dopada moja prababcia, całuje buty SS-mana i prosi, błaga, panie, zostaw ją, ocal ją, niech ona swoje dzieci chowa, niech ona zostanie. Ja pójdę za nią. Słowa te zostały przetłumaczone, chwila zastanowienia i powiedzieli dobrze. I pokazali na Mariannę ubierać. Ja oczywiście się ubrałam. Poszła, zgonili ich wszystkich na rynek, w tym miejscu, gdzie w tej chwili jest pomnik. Tam ich wszystkich zgonili. Marianna zostawiła śpiącą, 2-letnią córkę, Anna, moja babcia. I pobiegła zobaczyć, co się dzieje z tymi zgonionymi. Nie dopuścili ich do nich. Z daleka tylko widziała Stanisława. Podrzuciła mu papierosy, ale nic więcej. Zabrano ich.
Zabrano ich rano, oczywiście z lamentem, zbiegli się sąsiedzi, zbiegła się siostra, która nie podam mieszkała, następne gospodarstwo, Arkadia. I wtedy wszyscy się dowiedzieli o tym, że i Mariannę, i Stanisława zabrano.